Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dzisiaj oczywiście również, a w dwóch częściach. W pierwszej części kilka scenek z ostatniego weekendu, z jezior, które znajdują się na północnych przedmieściach Chicago. A w części drugiej będzie między innymi o powitaniu, jakie szykowali czekający na panią wiceprezydent ludzie w południowej Karolinie. Będzie również o szczegółach, które wypłynęły z wydarzeń 6 stycznia. Będzie oświadczenie 45. Potusa oraz kolejna perełka projektu Veritas. Tym razem chodzi o przecieki, które dotarły do projektu Veritas, a za pomocą właśnie reporterki ze stacji Fox. I o tym wszystkim w części drugiej, a część pierwsza oczywiście dla grzecznych dzieci. Pozdrawiam. Thank you.